Witam Was serdecznie. Zaczynamy odtąd, dlaczego, że iż ponieważ tu mi się popuściła skala od siewnika. Nie wiadomo jak to będzie. Gaz idzie. Nie wiadomo jak to będzie, jeśli chodzi o pokazanie później, bo to słońce takie przemrawe, później coś zapomnę. Tu już mi się skończyły nasiona, nasiałem tyle. To co miało być na cały kawałek, wysiałem na hektarze. I o tym właśnie Wam wspominałem z tamtego kawałka Umberto, że tu by się przydało wziąć bez orkowca, ładnie łącznik hydrauliczny i go poprzecinać i zrobić z niego striptila. Właśnie na małych, wiecie, na małych tych, z małą prędkością i wziąć go poprzerywać, bo zobaczcie automatycznie jak on z jesieni się męczył, jak on z wiosny się męczy, porównując tam. Oczywiście to nie jest szał, w ogóle szał, że to jest zielono, to jestem w szoku, że tu jest zielono, to jestem w szoku. Tutaj już muszę tak poziomować beleczkę, już tak w miarę tu się udało trochę wyrównać, bo to była wcześniej mosokro. Nie, przebiera kołami? Chyba tak. O, zaraz mu napęd. Zaraz. Zobaczcie, to jest rolnik. Za chwilę mu się dziecko rodzi, a on mówi, Krzychu, przyjadę ci parę fotek strzelę. Ja bym, no jak masz chęć, mówi, mam. O, zobaczcie. A, teraz już się kopał pod górę. Kurde, na takim piachu i się kopał, że on zwariował. Dobra. Jak jeden nie dostanie nawozu, nic mu się nie stanie. A i musiałem napęd załączyć na ostatnim kawałku. Tu bez napędu, mówię, nawet gdyby coś by się tu stało, nie mam co robić, nie? Po prostu tego opryskiwacza do żadnego ciągnika nie wsypniesz, przynajmniej napędowego. Musi być napędziak, no to jest bez dwóch zdań, nie? I takie opony, przynajmniej takie 460, żeby były w nim, bo musi nie uciągnąć. Lambo miał 420, 480, no to było wystarczająco. Tu już będziemy coś kombinować ze zbijaniem dawki. Tu też, bo to był taki pierwszy siewnik dookoła z tym i punkty odbicia, niestety. Tu już będziemy zbijać na 300 litrów, to tak będzie po 320 zbije, ale ja bym zbijał na poniżej 300, bo wjeżdżamy na szóstą klasę, 315, 280, 280, belka do góry, 260, 245, o, będzie ok. Tu maksymalnie 200. Zawsze jak mi się rozłączy, to mi się źle rozłączy coś. No i jesteśmy już na szóstej klasie, możemy sobie załączyć, możemy jeszcze zbić 210. Nawet jak go rozjadę, bo na pewno w ścieżkę nie trafię, bo jest po łuku, aż to się nic nie będzie działo. No jeszcze za nisko masz. No i tu sobie, tu będzie kukurydza. I tu właśnie tego Clooneya bym chciał wsadzić, albo jeszcze na jeden kawałek. Dobra, będzie jeszcze. I tu już gaz. Na szóstej klasie 200 litrów to i tak jest szał. No i tu już jest zabawa, nie? Dlatego w kubusiu było fajnie to, że miałeś tą skrzynię w tym, wiecie, w guziku.
to już musiałby wracać na D, zrzucać się na D, no to już takie są 315. Dobra, to już można lecieć pełną dawką. Nie zaznaczyłem sobie, a to nieważne. Na drugim przejeździe sobie zrobię. Jeszcze beleczkę by się przydało niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. O! No tu już nie jest tak idealnie równo. Większe skłony. Powiem wam tak, ja jestem w szoku, bo jak tutaj przyjeżdżałem Tuaregiem, widziałem ten rzepak. Ja mówię, ja pierniczę. Tu nic z tego nie wyjdzie. No przecież tu taki szajs, że on nawet nie przetrwa chyba zimy. Już co założyłem plan, bo obok będzie kukurydza. Mówię, no jak się nie uda? No to mówię, no trudno, no to próbowało się. Bezorkowiec czy coś tam, bo tu poszedł. No niedużo go poszło, ale go poszło. Chlomazonu. Setka, jakoś tak. No i teraz tu jest zabawa już pod górę. Dobra. Jedzie na czwórce. Dobra, on tu jest tak mały, że ciśnienie 2-4 bara. Trzeba coś przyspieszyć, bo chciałem jeszcze dzisiaj pszenicę też połuskać. No, elegancko się belka trzęsie. No i zaraz będziemy zbijać sobie daweczkę. Tak słyszę, że na tej trzeciej połówce, czwartej połówce to już tak lekko tu mu nie idzie. Może by lżej szło, bym rozłączył sobie hydraulikę, bo ta belka zaraz samoistnie powinien się machnąć na lewą stronę. Tu napęd musi być załączony. Nie wyjedziesz. Tu naprawdę bez napędu nie wyjedziesz. Wielokrotnie. I Kubota, Lambo, John Deere. Nie wyjedzie. No jest taki piasek, że normalnie się te. Dobra, ja sobie tu już zbijam dawkę. Jeszcze zbijamy. Do 210 litrów. Widzicie, jaki to jest piasek? I już trzeba czwarty półbieg mu wrzucić, bo za wolno. No tam mówię, te 200 litrów to i tak jest chyba za dużo. Można byłoby chyba nawet rozłączyć, ale dobra, no coś tam jeszcze. Bo tu może tak być, że po tym rzepaku nie będzie pszenica, a będzie kukurydza najprawdopodobniej. Bo tu będzie 2 lata, jeśli będzie się dało na tych nowych schematach, nie wiem. No i ta sama historia. Walimy połóweczkę czwartą, lecimy na 200 litrach, bo tu dalej jest 6. klasa. Aha, belkę sobie rozłączyłem. No, całkiem nieźle to wychodzi. Dalej sobie lecimy na tych 200 litrach. No i sumarycznie już możemy się tutaj podbijać. Piękna sprawa z tym podbijaniem. Jak to normalnie jest wpasowane w moje kawałki, wiecie? To w te podbijanie, niepodbijanie. No, tu z góry on już będzie sobie leciał. Na te 1300 obrotów. Nic mu się tu nie dzieje. Bo tu no naprawdę go pcha mocno w dół. Tu nawet John Deere. Tu jeździł John Deere chyba. No tak, jak ja tutaj ustawiałem wszystko, to na C3 z góry szedł. Jak wściekły. Mam te wyjściowe, mam. Wiecie, nieraz wściek zagada, a potem nie ma tych litrów. No i dobra, no i tutaj taka, to jest kwazar z paczki, czyli kwazar domowy, bo wyszło jak wyszło, rzepak był ustalony na tyle i na tyle. No i więcej tego rzepaku nie miałem, tak? No już nie chciałem też dokupować, kombinować. Piękne zdjęcia będą. Najważniejsza w życiu jest pasja. A moją pasją nie było nigdy rolnictwo,
tylko motocykle. To już mu wrzucę trzeci półbieg. No jednak mówię, tutaj nie ma co tam jeździć, 1300 obrotów. To jest tak akurat zrobione, że no trudno, no lepiej mi się daje dać 1550 obrotów czy 1000 ileś tam niż za mało. No tak się wydaje, to też jest pod górę. No i tu może na tym przesmyku zjadę na 300, bo to będzie piąta klasa. No troszkę mu tam zbije na dół, no i za chwilę będzie napęd potrzebny, niepotrzebny. No i tutaj może kwestia też, tu też pH 5,6 czy 5,8 wychodzi, a też poszedł dolomit. W ogóle tego bagnesu chyba nie widać tutaj w tym, nie wiem, musiałem zobaczyć, bo ogólnie mam niski magnes u siebie na gospodarstwie. Niski, bardzo niski. Gdzieś tam jeden kawałek jest chyba wysoki, ale no tam mówię, bo no, tu też kurde poszło, bo tu poszło całe auto tego dolomitu. No wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to po prostu ten dolomit to jest, po prostu wolno działa. Teraz już wiem, że to dolomit wolno działa. Nosi magnes, ale wolno działa. No i to byłaby najtańsza forma magnezu w moim gospodarstwie. No ale dolomit podnosi pH. Dolomit też podnosi pH z czasem. Ale jeśli tutaj by się okazało, że dalej te pH po tych próbach glebowych nie wróciło, to można byłoby się nasypać tutaj dolomitu śmiało. No i widzicie, tak to właśnie jest. Bo, o, tu haczy. Tu leci po tym, tam leci po ziemi. I zmienna geometria by się przydała. Ja muszę tak sam. O Jezus, jakby to był piękny opryskiwacz. Jakby to wszystko działało w automacie. Tabelki, że wiecie, se podnosi, czy coś kombinuje. To normalnie by pryskał równiuteńko. Dlatego tutaj 27 metrów. Nie wiem, czy to miałoby sens i logikę na tych moich pochyłościach. Wydaje mi się, żeby nie miało sensu. No chociażby z tego względu, że także z jednej strony ryje w ziemi, w drugiej idziemy tam pół metra wyżej. A jak byłaby 27, no to po prostu byłoby tego, wiecie jak, nie? Środkiem 2 metry, nie? Można upoziomować beleczkę. A tam sobie ryje Franca. No jak mówię, tak idealnie też nisko nie jestem w stanie zejść. Dlatego to tak dobre. Optymalnie jest tutaj te 70 cm. No teraz na tamtą stronę się trochę przejechała i tak ją trzeba korygować. No jest zabawa, no ale co tam. Dobrze, że John Deere'a umyłem. Jakbym wyczuł, że będę fotografowany. John Deere umyty, to chociaż będzie ładnie wyglądał. No tu na chwilę z C4 pojadę, bo to już jest dużo mniej RSM-u zbiorniku. Ładnie tak wygląda z perspektywy siewników z tych łączeń, że idealnie to będzie po prostu zazębione. Nawet pokazuje, że troszkę z dziurami. No, może tak być, może niekoniecznie. Ej, jednak tu jest tak maślowato. Jednak rozłączyłem napęd i widzę, że jednak się poślizgują te opony. Może tak być, że jeszcze ta ziemia nie wróciła tutaj do stanu, jaki bym sobie życzył. Choć jak tutaj orałem, pierwszy i ostatni raz w życiu tutaj tak orałem. Pod górę, nie? Po kukurydzy wtedy to ten śnieg sypał. Mówię, nie zjeżdżam. Nie zjeżdżam. No i potem hop, 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 hop. Wydawało się, że jest jak położona ziemia jak na stole. Mówię, Jezu, jaka oreczka. Ta. I później, Jezu, taka pszenica była. Bo siewnik nurkował, wiecie. I kółka wpadały, wypłycały się. I tak
Mówię, co tu się stało z tą głębokością? No i doszedłem do wniosku, co się stało, ale co obok się tam stało, gdzie było orane prosto, to nie wiem. No po prostu to było jechane prosto w orkę. Prosto w orkę. No i prosto w orkę wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. No to teraz było jechane prosto bez orkę. No i wyszło jak wyszło. Nie no, to kwestia po prostu ustawień pewnych siewnika, bo siewnik jest na bronie aktywnej, także wiadomo, że bez orce to też inaczej, chociaż niekoniecznie źle na tej bez orce w bronę aktywną, dlatego że jak mamy coś, jakieś kupy słomy, to nie wiem, czy to widać w ogóle na kamerze, tu słaba słoma, bo to świnica wyszła około 6,5 tony, to ona trochę tą słomę roztrzepuje, tak, nam, czyli jakby nam ją rozrzuca, to też nie jest złym rozwiązaniem, bo tak jak mówię, mimo że to system bezorkowy, to jednak widać, że ta brona aktywna tutaj mi się spisuje tutaj, bo coś zaschnie, nie zaschnie, zwalniam sobie, trzep, no i prędkość siewu też mi odpowiada, bo broną talerzową by trzeba było zasuwać na pewno dużo szybciej, a to już byłoby dużo ciężej, jeśli chodzi tutaj o te pochyłości, żeby to ogarnąć. Dużo ciężej by tutaj było pochyłości, żeby to ogarnąć, a tak jeszcze jestem w stanie sobie na spokojnie te od 10 na godzinę w miarę się upilnować, jeśli chodzi o równość. No i teraz by się przydało coś tutaj zrobić, no ale nic, no nie będziemy tutaj dzielić, już wiecie, że mógłbym się obrócić, wrócić i połówką mniej. Tu akurat, no niech będzie ten RSN, no i tak myślałem, dosieję tu groszek, ale tu coś jest, tu coś nie ma, no trudno, nie będę po prostu tych dwóch rządków tego groszku tu oporządzał, nie? Tak jest tu moje zdanie, że nie będę tu się męczył, bo tutaj coś zostało, no i jest jaki jest, trudno. Tu tak musiałby wjeżdżać, coś wycinać, kombinować. A 350 litrów pod groszek, no to nie można. No zwali się, będzie leżał, będzie lepiej, nawet nie będzie przeszkadzał podczas zbioru. No bo wtedy będzie, to jeszcze się zobaczy. Ale nie wiem, czy tu będę wjeżdżał, bo jakiś tam rzepak jest. Zobaczymy, będzie doświadczenie polowe, na ile taki rzepak liniowy jest w stanie się po prostu rozłożyć nam. Jak on pójdzie w fendy. To tyle. Zwiniamy dyszę, jedziemy w pszenicę. Pozdrawiam was serdecznie. Widzicie, jakie tutaj. Tam obsada, tu jej nie ma. No trudno. Pszenicy to byłoby gorzej. Pszenicy to byłoby gorzej na 100%. Ja se to już cofnę. Ja sobie cofnę. 10,9 hektara. Średnie dozowanie 350 litrów. Aplikowałem godzinę 15. Aha, muszę sobie zapisać pracę. Dobra, ja idę przestawiać dyszę. Do usłyszenia, cześć. Może coś jeszcze się uda z którejś pszenicy nagrać, ale zmieniam dyszę, dlatego że nie będę w stanie 120 litrów
wylać na tych białych dyszach. To jest po prostu nierealne, nie? Muszę sobie zmienić na brązowe. To tak będzie ekstrem. Tymczasem cześć.